Windows 11 przyniósł sporo nowego, ale po drodze programiści Microsoftu wprowadzili też szereg zmian względem poprzedniego systemu, które nie do końca są dla mnie i być może dla części z Was zrozumiałe. Mówiąc wprost, w ich wyniku obsługa nowych okienek jest po prostu mniej wygodna. Jeśli denerwują Was takie rzeczy jak podwójne menu kontekstowe czy otwieranie widgetów wyłącznie w Microsoft Edge, nawet gdy nie jest on domyślną przeglądarką, brak sekund na zegarze na pasku zadań, to tu znajdziecie rozwiązania tych kwestii. Zapraszam do oglądania. I na początek dwie rzeczy. Po pierwsze, częścią z przedstawionych tu bolączek Microsoft pewnie już się zajmuje osobiście. Dla przykładu, w kanale testowym Windows 11 już działa opcja przeciągnij i upuść na pasku zadań. Dlatego jeśli oglądacie ten materiał już jakiś czas po publikacji, koniecznie sprawdźcie, czy aktualna wersja Windows 11 już nie rozprawiła się z problemem, który chcemy zażegnać. Po drugie, pamiętajcie, że grzebanie w rejestrze to nie jest takie hop-siup. Łatwo coś zepsuć, dlatego przed zastosowaniem jakiejkolwiek z naszych porad koniecznie wykonajcie kopię zapasową ważnych danych oraz kopię rejestru w sposób pokazany na ekranie. Komputer świat nie odpowiada za ewentualne problemy, więc wszelkie salta, chocki, klocki i wygibasy pokazane w tym materiale wykonujecie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Do dzieła! Uproszczone menu kontekstowe to jedna z mniej lubianych przeze mnie nowości w Windows 11. Deweloperzy ponoć dostosowują już swoje aplikacje tak, by działały w tym wariancie, ale jeśli tęsknicie za starym menu kontekstowym, jest kilka sposobów. Te wymagające grzebania w rejestrze lub wpisywania komendy w wierszu poleceń działają świetnie, ale tu prezentuję oparte na tej samej zasadzie narzędzie od sordum.org. Nie wymaga ono instalacji i jednym kliknięciem przywraca stare menu kontekstowe. Proces można także równie łatwo odwrócić. Link do pobrania znajdziecie w opisie. Alternatywne narzędzie do zmiany tego elementu systemu znajdziecie także w późniejszej części tego materiału. Przycisk Windows na środku ekranu to kontrowersyjny ruch, na tyle, że producent nie utrudnia specjalnie powrotu do lewego dolnego rogu ekranu. Odpowiednią opcję znajdziecie w ustawieniach paska, zmianie towarzyszy urocza animacja. To pestka. Widżety są naprawdę fajne, ale ich otworzenie powoduje uruchomienie artykułu czy też strony informacyjnej w Edge, nawet jeśli domyślną przeglądarką jest choćby Chrome czy też którakolwiek inna. Aby widżety otwierały się w domyślnej przeglądarce, wystarczy zainstalować mały programik o nazwie Edge Deflector. Link do pobrania z GitHuba w opisie. Po instalacji przechodzimy do ustawień aplikacji domyślnych, przewijamy na sam dół i wybieramy opcję Wybierz wartości domyślne według typu linku. Znajdujemy odpowiedni wpis i przeglądarkę Microsoftu zastępujemy zainstalowanym programem. Od tej pory widżety będą otwierane w domyślnej przeglądarce. Microsoft w Windows 11 uprościł wiele rzeczy, m.in. format wyświetlania godziny. Niemal nigdzie w systemie poza jednym miejscem nie zauważyłem zegarka z sekundnikiem. W Windows 10 był on obecny w kalendarzu dostępnym po kliknięciu czasomierza w prawym krańcu paska zadań, a tu go nie ma. Trzeba mieć rozmach. Od razu Was uprzedzę, trik z nowym wpisem w rejestrze systemu nie działa, pozostaje czekać na jakieś eleganckie rozwiązanie. No, chyba że macie dwa monitory. Domyślnie Windows 11 wyświetla zegarek tylko na pierwszym monitorze w systemie, ale na ten drugi możecie sobie wrzucić ten zegarek z GitHuba. Link znajdziecie w opisie. Tu można już dodać sekundnik. Wiem, to nie do końca to, czego szukaliście, ale na sekundowym bezrybiu i rak ryba. O zgrozo, brak możliwości użycia funkcji drag and drop na pasku zadań w Windows 11 to zdecydowanie najgorsze wybrakowanie tego systemu. No przynajmniej moim zdaniem, ale nie jest to chyba odosobniona opinia, bo Microsoft już podobno pracuje nad przywróceniem tej funkcji. Być może znajdziecie w sieci sposoby modyfikacji rejestru przywracające tę funkcjonalność, ale sprawdziłem je u siebie i efekt był niezadowalający. Inne elementy paska przestawały działać jak należy. Zatem to nie do końca rozwiązanie problemu, ale przestroga przed próbami jego rozwiązania. Można więcej zepsuć niż poprawić. Sposoby doraźne znajdziecie w aplikacjach, o których za chwilę nieco więcej. No właśnie, na koniec chciałem polecić Wam trzy aplikacje. Pierwsza z nich to Start All Back. Pozwala ona na niemal całkowity powrót do starego stylu menu, Start znanego z poprzednich Windowsów, ale nie tylko możliwości konfiguracji jest tutaj od groma, można więc pokombinować z wyglądem i stylem paska zadań, ale co dla mnie chyba najważniejsze, aplikacja przywraca działanie w funkcji przeciągnij i upuść.
Oprócz tego możliwe jest także przywrócenie starego wyglądu eksploratora plików, możliwość przywrócenia menu kontekstowego z dziesiątki, no krótko mówiąc, jeśli nie przypadł Wam do gustu pasek zadań i menu start z jedenastki, to ta aplikacja rozwiązuje wszystkie Wasze problemy za jednym zamachem. Mało tego, wraca nawet stary zegar, który można uzbroić w sekundnik metodą dodania wpisu w rejestrze, prawdziwy kombajn, ale w parze z wielką mocą idzie wielka odpowiedź, to znaczy w parze z takimi możliwościami idzie też cena, zabulić trzeba prawie $5, czyli około 20 zł. Dużo, niedużo do oceny pozostawiam Wam. Dobre wieści są takie, że apkę można testować przez 30 dni zupełnie za darmo. Być może w międzyczasie Microsoft sam naprawi część bolączek nowego paska zadań. Drugi program, tym razem całkiem darmowy, to This is Win 11. Prawdziwy kombajn stworzony z myślą o maksymalnym uproszczeniu dodatkowych konfiguracji Windows 11. Autor stworzył istne kompendium wiedzy o nowościach w nowych okienkach, ale nie tylko, bo znajdziemy tu również menu szybkiej konfiguracji wielu ustawień, możliwość dezinstalacji wybranych aplikacji, możliwość szybkiej instalacji wybranych programów otwartośródłowych. Aplikacja obsługuje także wtyczki i nadal jest rozwijana. Nowe opcje są więc tylko kwestią czasu. Z minusów, dwa. Po pierwsze, aplikacja wymaga dobrej znajomości angielskiego, a po drugie, klikając na tak zwaną pałę, łatwo tu sporo w systemie namieszać, więc proszę Was o rozwagę przy korzystaniu z menu szybkiej konfiguracji i uważne czytanie wszystkich wskazówek. Może się okazać, że stworzenie kopii rejestru nie było takim złym pomysłem. No i na koniec coś od Stardocka, który ma na koncie wiele ciekawych aplikacji usprawniających okienka. Najnowszy program tego producenta, Start 11, pozwala na rozbudowane modyfikacje menu start, paska zadań oraz kilku innych mniejszych elementów systemu. Można tu wybrać jeden ze stylów menu start, w tym także taki, który znamy jeszcze z Windows 7. Pasek zadań można przenieść na dowolną krawędź ekranu, można także przywrócić domyślne działanie skrótu klawisz Windows plus X oraz ustawienia paska zadań znane z Windows 10. Opcji jest tu całkiem sporo, każdy powinien znaleźć coś dla siebie. I uwaga, aplikacja działa nieco inaczej niż wspomniane wcześniej Start All Back i nie obsługuje póki co funkcji drag and drop na pasku zadań, ale to beta, więc być może w następnych wydaniach ten stan rzeczy ulegnie zmianie. Start 11 kosztuje 26 zł i to chyba jego największa wada. I to tyle ode mnie, tak na początek. Rzeczy, które w Windows 11 działają inaczej niż w starszych wersjach systemu, jest znacznie więcej. Jeśli macie jakieś swoje propozycje, jak rozwiązać konkretny problem, a może szukacie pomocy z jakimś innym zagadnieniem niż te przedstawione tutaj, komentarze są Wasze. Pamiętajcie o kopii zapasowej, trzymajcie się i do następnego. Cześć!